Sara, jutro jest ten dzień. Ty już jutro? Aha, już wszystko przygotowałam. Chłopaki na pewno nie mają o niczym pojęcia? Nic a nic. Okej, zostawcie milion łapek w górę, jeśli lubicie prima aprilisowe psikusy. Zaczynamy! Następnego dnia. Co to ma być? Kto mi zmienił dźwięk budzika w telefonie? Kto zostawił miskę z lodowatą wodą pod łóżkiem? Czyżby Sara znowu kąpała żółwie w naszej sypialni? O, hej, Wikuś! Wiktor, dlaczego masz czarne zęby? To ta pasta! Wiesz co, chyba jest trochę przeterminowana. Oni naprawdę nie wiedzą, że dzisiaj jest prima aprilis? Chyba nie i niech tak zostanie. O, Wiktor, co chcesz na śniadanie? Nie jestem głodny. Ale kochanie, musisz jeść, żeby być silnym. Ale ja jestem silny. To się okaże. Co jest? He, przylepiłam jego telefon do stołu taśmą dwustronną. Nie mogę go podnieść. Widzisz, nie masz nawet siły, żeby podnieść telefon. Lepiej by było, żebyś coś przekąsił. Krewetki? Mhm, są bardzo zdrowe. A ty co masz? A, takie tam słodkości. Ja wolę to, co ty. Na pewno? Mhm. Okej, okay, bierz ile chcesz. Kilka minut wcześniej. Hej, dzisiaj wam pokażę, jak zrobić oliwki w czekoladzie. Punkt pierwszy. Najpierw rozpuszczamy czekoladę. Punkt drugi. Nabijamy oliwkę na patyk. Hehe. Punkt trzeci. Maczamy oliwkę w roztopionej czekoladzie. Ale piękna! I oliwki w czekoladzie gotowe. Ale co to było? Co to oliwka? Skąd miałam wiedzieć, że ich nie lubisz? Są bardzo zdrowe. Idę się ubrać. Co tam masz, Żonka? I jajko na twardo. To już nie masz. Chcesz łyżeczkę? Nie trzeba, poradzę sobie. Mówiłaś, że to na twardo. Ojej, naprawdę? Chyba pomyliłam jajka. Idę się umyć. Może mężuś wreszcie przestanie podkradać mi śniadanie? Jakaś dufa ta bluzka. Dziwne, wczoraj była mniejsza. Widzisz, Wiktor, jest za mało zdrowego jedzenia i się kurczysz. Hihi, uwielbiam prima aprilis. Ale Żonka, chyba się dziś nie wyspałaś. Która jest godzina? Nie wiem, sprawdź w kuchni. Co, już dziewiąta? O nie! Bierz plecak i lecimy! Ciekawe, kiedy się zorientują, że jest dopiero 6 rano. No i to w sobotę. Chyba częściej będę im przestawiać zegarki. Dobry pomysł. Tata zacznie wreszcie wcześniej wstawać. Tato, co jest? Furtka się nie otwiera. Jesteśmy za późno? To nie przedszkole. W szkole nie zamykają furtek na czas lekcji. Czekaj, może dziś jest jakieś święto. Co? Dzisiaj jest 1 kwietnia. Prima aprilis? Aha, wygląda na to, że dziewczyny zrobiły nam niezłego psikusa. Pora się zemścić. Jakiś czas później.
Jak, jesteś na pozycji odbiór? Tak, przechodzę do działania odbiór. Świetnie, informuj mnie o postępach odbiór. Teraz trochę pieprzu. Misja wykonana. Odbiór. Dobra, teraz ja wkraczam do akcji. Odbiór. Akcja ręcznik wykonana. Wchodzę w tryb oczekiwania. Odbiór. Okej, ubranka poskładane. O, ale ostry zapach mają te tulipany. O, od razu lepiej. Ale to był trening. Muszę popracować nad prawym sierpowym. Ciekawe, o której wrócą chłopaki. Okej, rozpoczynam misję pączek. No co, Sara je za dużo słodyczy. Lubicie pączki z ketchupem? Haha! Hehe, misja pączek wykonana. Jeśli chcecie zrobić komuś świetny psikus z komputerem, wciśnijcie print screen i zróbcie mu zrzut ekranu. W ten sposób powstał obrazek, który wygląda tak samo jak pulpit komputera. Dodatkowo możecie też zakleić laser myszki taśmą klejącą. Zobaczcie, teraz myszka nie działa. Pamiętam to, to było śmieszne. Czujecie ten piękny zapach? To tak ładnie pachnie. Uwielbiam pączki. Mam to po tacie. Co to? Pączki z ketchupem? O, obrzydliwość. Kto to wymyślił? Teraz będę miała uraz do pączków przez cały tydzień. Dobra, dosyć tego dobrego. Pora trochę popracować. Co się dzieje? Myszka się zacięła, czy co? Akurat w tym momencie. Może ta będzie działać? O, teraz działa. Skończę pisać raport i wysyłam. Dlaczego nic nie pisze? Czemu nie mogę nic kliknąć? No pięknie, komputer się zepsuł. Będę musiała go zrestartować, a ja nie zapisałam pliku. No trudno, będę musiała to zrobić od nowa. To będzie trwało wieczność. Widziałeś gdzieś chłopaków? Strasznie długo nie wracają. Powinni już się zorientować, że jest sobota i nie ma lekcji. Rzeczywiście, to podejrzane. Co ty masz na nosie? Skaleczyłaś się? Nie wiem, o czym mówisz, ale ty zdecydowanie powinnaś się zobaczyć w lustrze. Co to jest, sadza? A ja mam chyba szminkę na nosie. Nie wiem, kiedy się tak ubrudziłam. Mamo, myślę, że chłopaki już dawno się zorientowali, że jest prima aprilis. I myślę, że są w domu od dłuższego czasu. A więc to tak. Hejka, już jesteśmy.
O hej, jak było w szkole? Super, dostałam 6. Naprawdę? No tak. No brawo, w nagrodę mamy dla Was pyszne babeczki. Wiktor, możemy pogadać? Słuchaj, mi to wygląda na podstęp. Myślisz, że coś podejrzewają? Nie wiem. Mam nadzieję, że moje babeczki z majonezem się nie zmarnują. Wiecie co, dziewczyny? Stwierdziliśmy, że nie jesteśmy głodni. Odchudzamy się. Aha, a ja właśnie sobie zdałem sprawę, że już dawno nie kupowałem Wam żadnego prezentu. Tadam, niespodzianka! No, prawda, to dla nas? Dajcie nam chwilkę. Słuchaj, mamo, lepiej nie otwierajmy tego pudła. Nie wiadomo, co tam jest w środku. Myślisz, że coś podejrzewają? Nie wiem. Nie chciałbym, żeby moja bombowa pułapka konfetti się zmarnowała. Wiesz co, właśnie pomalowały się sobie paznokcie. Nie chcemy, żeby się zniszczyły. Aha, otwórz prezent za nas. Kiedy to zrobiłyście? Przed sekundą nie były pomalowane. No właśnie w tej chwili. No otwórz szybko. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Ach, nie będę Wam odbierał tej przyjemności. Otworzycie go sobie później. No dobra, mam już dość tej maskarady. Ja też. Jakiej maskarady? O czym wy mówicie? Andrzej, my wiemy, że wy wiecie, że my wiemy. Co? No i wy wiecie, że my wiemy, że wy wiecie. Wiemy, że wy wiecie, że wiecie, że my wiemy, że wy wiecie, że my wiemy, że wy wiecie. Czy to konfetti? Jejku, co się stało? To ty chyba przerosło to, co powiedziałyśmy. No tak, to było dość skomplikowane, ale nie spodziewałam się, że wybuchnie mu głowa. Na szczęście mam drugą. Widzicie, fajne są psikusy w Prima Aprilis, ale lepiej z nimi nie przesadzajcie, bo może to się źle skończyć. Okej, to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, słupki i pa! Witajcie w moim ASMR pudełka. ASMR. Tak?